Zanim oddam głos księdzu Stanisławowi, tylko trzy króciutkie myśli. Jedna to chciałem pogratulować tym z Państwa, którzy mają dużo oleju w głowie i wobec różnych sytuacji, które tutaj się zdarzały i zdarzają, zachowują pokój serca i rozmawiają tutaj z Chrystusem i z naszą Królową. Taki jest przecież cel przychodzenia nas tutaj każdego wieczoru. Rozmowa z Bogiem, rozmowa z Matką Najświętszą. Druga myśl. Powtórzę się, nie szkodzi. Wobec różnych inicjatyw, które dzisiaj się rodzą tu i tam, mam na myśli dobre inicjatywy, mające na celu przymnożenie dobra naszej ojczyźnie. Żadna z nich nie może się nawet równać co do ważności z codzienną modlitwą za Polskę. To miejsce z każdym tygodniem i z każdym dniem nabiera coraz większej ważności dla losów naszej ojczyzny. Być może będziemy dopiero za jakiś czas oglądać wspaniałe owoce naszego cierpliwego, wytrwałego, natarczywego rozmawiania z Bogiem w centrum naszej stolicy. Warto, żebyśmy umacniali nasze serca, nie mieli cienia wątpliwości, że to jest sprawa Boża i ogromnie ważna dla losów naszej ojczyzny. Modlitwa, modlitwa, modlitwa. Tak mawiał jeden stary salezjanin już świętej pamięci. I trzecia myśl. Proszę Państwa, czasem niektórych tutaj widzę raz i drugi, trzeci. I czasem zagaduję niektórych, pytam, a czy Pan, czy Pani wchodzi na nasze strony internetowe? No nie wchodzę. A wiem, że ta osoba korzysta z internetu. I dopiero ksiądz musi indywidualnie podejść i zagadać. Więc proszę Państwa, ja to mówię jasno, mówię to prawie codziennie. Są cztery strony internetowe, które informują o naszej codziennej modlitwie w tym miejscu. Dobrze sobie zdajemy sprawę z tego, że wszystkie media, łącznie z mediami katolickimi, milczą na ten temat. Nie rozumiem tego milczenia. Natomiast dla nas z tego wypływa tym bardziej ważne zadanie, żeby te cztery strony propagować, korzystać z nich, codziennie czytać, żeby tworzyła się tutaj dobra wspólnota myślenia. Jest wspólnota modlitwy i wspólnota myślenia, żebyśmy wiedzieli, o czym tutaj jest podejmowana refleksja, jakie dobro się tutaj tworzy i przez modlitwę, i przez myślenie. Więc cztery adresy mam tutaj na małych bilecikach. Kto by jeszcze nie miał, zapraszam. Ruszmy się. Bierzmy te adresy. Codziennie wchodźmy do internetu i przekazujmy szeroko innym Polakom w kraju i za granicą informacje o tych czterech stronach internetowych. Czas działać. Dziękuję. Święty Stanisławie. Już oddaję głos.